To są wiadomości Radia Szczecin. Dokumenty znalezione w domu generała Czesława Kiszczaka wskazują, że Lech Wałęsa współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa, poinformował Instytut Pamięci Narodowej. Jak powiedział na konferencji prasowej prezes IPN-u Łukasz Kamiński, wśród akt jest teczka personalna oraz teczka pracy. Znajduje się tam też odręcznie napisane zobowiązanie do współpracy, podpisane Lech Wałęsa Bolek. Dokumenty pochodzą z lat 1970-76. Odnosząc się do sprawy, Lech Wałęsa w lakonicznym wpisie na swoim mikroblogu wykluczył istnienie materiału, które mogłyby pochodzić od niego. Dodał też, że może udowodnić to w sądzie. To są wiadomości Radia Szczecin. Ciało mężczyzny wyłowili po południu policjanci z Odry w Szczecinie. To najprawdopodobniej zaginiony student z Ukrainy. Od blisko miesiąca w wodzie i na lądzie 22-latka poszukiwali policjanci, płetwonurkowie, woprowcy i pracownicy Urzędu Morskiego. Dziś około 15 płetwonurkowie wyłowili zwłoki z Odry pod trasą zamkową. Czy to ciało zaginionego studenta, to potwierdzi ostatecznie sekcja zwłok. Obywatel Ukrainy zaginął w nocy z soboty na niedzielę 23 na 24 stycznia. Wtedy ostatni raz kontaktował się z mamą. Więcej na radioszczecin.pl. Koniec utrudnień kolejowych na trasie ze Szczecina Dąbia do Dworca Głównego. Strażacy usunęli amoniak z cystern wykolejonych w Dąbiu. Dzięki temu na tory powrócą zarówno dalekobieżne pociągi PKP Intercity, jak i przewozów regionalnych. Pierwszy skład przejechał odblokowaną trasą przed godziną 17. Cztery cysterny przewożące amoniak wykoleiły się na torowisku przy Wiosennej w poniedziałek. Od wtorkowego popołudnia trwała akcja przepompowywania toksycznej substancji. W tym czasie dworzec Szczecin Główny był niemal całkowicie odcięty od kolei. Pasażerowie musieli korzystać z autobusowej komunikacji zastępczej. Pogoda w Radiu Szczecin. Pogodnie, bez opadów, do 4 stopni, wiatr południowo-wschodni umiarkowany, a ciśnienie stabilne. Na dobry koniec dnia Radio Szczecin na wieczór. Nie ma środków na gruntowną modernizację Szczecińskiego Teatru Polskiego. Nie wiadomo też, czy i kiedy się znajdą. Chodzi o 60 milionów złotych. Po informacji, że nie będzie dofinansowania ze środków unijnych, marszałek województwa zapowiadał rozmowy z Ministerstwem Kultury. Efektu na razie nie ma. Czy pieniądze odgrywają w tym spektaklu najważniejszą rolę? W samochodzie. Radio Szczecin.